Marcin Gebel, trzeci dzień kwietnia. Rozpoczynamy sport w telewizji ProArt. Dziś sporo będzie o koszykówce, bowiem moimi rozmówcami będą reprezentant Polski Mateusz Ponitka oraz dziennikarz przeglądu sportowego Jakub Wojczyński. Rozpoczynamy od zawodnika Zenita Sankt Petersburg Mateusza Ponitki, który mimo zakończenia rozgrywek ligi VTB postanowił zostać w Rosji. Dzień dobry, Mateusz. Dzień dobry, Marcin. Mateusz, na początek opowiedz nam, jak na chwilę obecną sytuacja wygląda w Rosji. Rozmawiając tydzień, dwa tygodnie temu mówiłeś, że tam nie wyczuwa się nerwowych ruchów, nie ma paniki, jest wszystko pod kontrolą. Po tych dwóch tygodniach możesz potwierdzić te słowa? To znaczy, nie wyczuwa się paniki. No nie ma tak, że nie wiem, ludzie są zamknięci w domach na siłę i nikt nie może wychodzić, tak? Jest sytuacja na pewno poważna, tak jak na całym świecie. Na pewno gdzieś ta Rosja patrzy też, co się dzieje w Europie, co się dzieje w Stanach. Na dzień dzisiejszy, w tym tygodniu, prezydent Putin zarządził tygodniowe wolne od pracy, także ludzie nie chodzą, nie pracują. Większość sklepów jest pozamykana, galerie są zamknięte. Otwarte są za to sklepy z żywnością, otwarte są apteki, otwarte są jakieś większe takie markety, w których można kupić rzeczy potrzebne do domu. Także nie ma tak, że wszyscy siedzą w domu. Jest mniejszy ruch, ale tak jak się wyjdzie na zewnątrz, no to ludzie w maskach, bo w maskach, ale spacerują. Jeszcze tydzień temu wy trenowaliście całym zespołem, ale później decyzja o tym, że Liga VTB kończy rozgrywki. Na chwilę obecną ty trenujesz, zawodnicy trenują indywidualnie, czy zawodnicy zagraniczni wyjechali do domów? Znaczy, decyzja o zamknięciu VTB była w czwartek albo w piątek. Już teraz nie pamiętam dokładnie, jaki to był dzień. Tak się składa, że my mieliśmy rozplanowane treningi od poniedziałku do piątku. Sobota, niedziela były dniami wolnymi. Także tak się złożyło, że piątek praktycznie mieliśmy pożegnalny taki jakby lunch z całą drużyną. Następnie prezydent Putin wydał również oświadczenie, że do niedzieli ludzie mogą swobodnie gdzieś tam wyjeżdżać z Rosji bez jakichś większych problemów. No i to było takie w sumie przełomowe dla nas, dla naszego zespołu, no bo jednak większość zagranicznych zawodników zdecydowała się wrócić do domu, trenerzy też polecieli do domu, także na dzień dzisiejszy mamy 6 Rosjan, którzy zostali, plus młodzi zawodnicy, tam 2 albo 3, i 3 zagranicznych, w tym też ja i moja rodzina zostaliśmy tutaj w Rosji. W tym tygodniu jeszcze można było chodzić spokojnie sobie na salę, indywidualnie coś tam porobić, ale też dostaliśmy już wiadomość, że do niedzieli wstrzymujemy te nasze treningi na sali. Każdy z nas trenuje gdzieś tam indywidualnie w domu. No i zobaczymy, co będzie od poniedziałku, no bo teraz też nie jestem pewien, czy to, że jest mniejszy ruch na ulicach, to, że gdzieś tam mniej osób pracuje, to jest związane z tym, że prezydent tak zarządził, czy rzeczywiście są to jakieś obostrzenia, które będzie rząd wprowadzał. Także myślę, że większość informacji, co dalej się będzie działo, trzeba szukać tutaj po niedzieli, poniedziałek, wtorek. Tak jak sam mówisz, do niedzieli można było swobodnie opuszczać Rosję, wracać do domów. Dlaczego Mateusz Ponitka zdecydował się zostać w Rosji? No na pewno 2 takie główne powody to było, że mój syn tutaj też chodzi do szkoły, także są lekcje zdalne, ale no nie wiadomo, jak to dalej się potoczy, ta cała pandemia, i nie wiadomo, kiedy to się zakończy. W momencie, kiedy, nie wiem, będzie powrót do szkoły, a my byśmy wrócili do Polski, no to wtedy kolejny raz przylatywać i kwarantanna, zdawać egzaminy i tak dalej, stwierdziliśmy, że dla dobra jego rozwoju lepiej, żeby on tutaj został, żebyśmy my wszyscy tutaj zostali. Poza tym, no ja osobiście też mam możliwość trenowania, mam dobre zaplecze, jeżeli chodzi o klub, wszystkim się praktycznie tutaj nami opiekują. Pod ręką mam lekarzy, w razie gdyby odpukać coś się tam działo, to na pewno łatwiej będzie mi to zorganizować tutaj przez rosyjski klub, niż teraz, jak miałbym sam szukać gdzieś tam pomocy w Polsce. No i mówię, no też analizowaliśmy z żoną sytuację, która dzieje się w Europie, która dzieje się w Rosji. Mimo wszystko wybraliśmy jeszcze te kilka tygodni więcej
wolności, czyli nie wiem, wyjścia na spacer i tak dalej. Będziemy tutaj się przygotowywać na nadejście tego wirusa. Także mówię, no taka decyzja była po prostu wspólna nasza, że lepiej będzie, jak na razie tu zostaniemy i poczekamy na dalszy rozwój sytuacji. Sezon Ligi VTB zakończony, ale znając Ciebie, domyślam się, że nie ma mowy o jakimkolwiek odpoczynku. Mówisz, że masz możliwość trenowania. Jak te treningi na chwilę obecną wyglądają u Ciebie? Ty starasz się biegać, starasz się jakieś ćwiczenia w domu wykonywać, czy też masz dostęp do hali waszej klubowej? No dostęp do hali był do wtorku, tak na dobrą sprawę, tak? Czyli teraz to jest trzeci dzień, kiedy my nie mamy sali. Na sali oczywiście o wiele łatwiej, tak? Robisz to, co jest ci potrzebne w grze, gdzieś tam w treningu. Teraz jak jesteśmy w domu, no to też kupiliśmy kilka sprzętów, żeby można było stworzyć sobie tu taką mini siłownię domową. Wykorzystujemy jakieś takie śmieszne czasami przedmioty, żeby gdzieś robić tą siłownię prowizoryczną. No oczywiście nie zastąpi to prawdziwego pójścia na siłownię i dużych ciężarów, no ale gdzieś staramy się tutaj też z żoną aktywnie cały czas być i spędzać te dni, żeby forma nie poszła na dół, a druga rzecz jest taka, no, że dla nas wszystkich, dla ludzi ważne jest, żeby się ruszać cały czas, mimo że jest tam ta kwarantanna na przykład w Polsce, w Europie, tak? U nas tego nie ma. Ja mogę sobie wyjść i pobiegać w parku, no ale ważne jest, żeby gdzieś utrzymywać cały czas tą aktywność ruchową, bo to też wspomaga, jeżeli chodzi o samopoczucie i o spędzanie tego dnia. Liga Rosyjska to jest potęga finansowa, nie tylko jeżeli chodzi o koszykówkę. Mowa tutaj także o piłce nożnej, nawet o siatkówce. W Polsce, w Europie sporo rozmawia się o tych finansach, że ten sport może sporo ucierpieć finansowo. W Rosji takie tematy też są poruszane? Czy tutaj to bezpieczeństwo finansowe klubów jest raczej zapewnione? Ja myślę, że obecnie to nigdzie nie ma bezpieczeństwa finansowego zapewnionego. Na pewno jest inna trochę sytuacja. No Rosja jest dużo większym państwem niż Polska i na pewno odbudowa tej gospodarki może być trochę, że tak powiem, krótsza po tym kryzysie, który teraz jest. Na dzień dzisiejszy nie było jakichś rozmów o tym, co będzie dalej, co będzie w następnym sezonie i tak dalej, no bo tak na dobrą sprawę sami nie wiemy, czy w ogóle to wystartuje, co będzie, tak? Nie wiadomo, jak długo to wszystko potrwa, także wydaje mi się, że na razie no, to jest takie gdzieś tam próba przez wszystkich nas wyjścia z tej trudnej sytuacji, próba pokonania tego wirusa, a potem będzie tak na dobrą sprawę liczenie strat i jakieś decyzje, czy będą cięcia, czy będzie normalnie, czy nie wiem, czy będą jakieś awaryjne plany wprowadzane. No mówię, na dzień dzisiejszy sytuacja jest taką trochę niewiadomą, zarówno pewnie dla nas, jak i dla innych dyscyplin sportowych w Rosji. No ale liczę na to, że gdzieś tam rząd ma też na to pomysł, gdzieś ci sponsorzy, którzy dzielnie wspierają ten rosyjski sport, dalej będą chcieli czynnie w tym brać udział i mówię, no zobaczymy. No, myślę, że teraz też za bardzo nikt o tym nie myśli, bo są ważniejsze rzeczy, jak na przykład zdrowie bliskich i swoje własne, tak? Bo możemy rozmawiać o tym, co będzie za rok, a co się wydarzy, kiedy ta epidemia, pandemia dojdzie tutaj i tu zacznie zarażać, tak? Nie wiadomo, mówię. Na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie powiedzieć, jaka będzie kondycja klubów na przyszły rok. Mateusz, to już na koniec chciałbym poruszyć też tą sferę sportową. Rok 2019 bardzo udany dla Ciebie, jeżeli chodzi o występy z reprezentacją Polski. 8 miejsce na Mistrzostwach Świata, później dobry start w nowym klubie, dobre występy w Eurolidze, dobre występy w lidze VTB. No i później gdzieś przyszło to zmęczenie materiału, takie upierdliwe, kolokwialnie mówiąc, kontuzje. Nie do końca poważne, ale które przeszkadzały Ci w rozgrywaniu tego sezonu w pełnym spokoju. Na pewno to prawda. Ten rok 2019, nie tylko pod względem sportowym, ale też życiowym, w moim życiu prywatnym też dużo się fajnych rzeczy wydarzyło i na pewno był to, no można chyba śmiało tak powiedzieć, najlepszy rok w moim życiu obecnie. No ale jak to jest w życiu, no raz szczęście ci sprzyja, potem to szczęście gdzieś tam
przechodzi dalej, tak? No i tak samo stało się ze mną, że było super, super, super do momentu, w którym gdzieś ten organizm już nie został przeciążony i fizycznie, i mentalnie, no i od tego zaczęły się później kontuzje jakieś. Najpierw no, uderzenie na przykład z kolana w głowę, gdzie miałem wstrząśnienie mózgu, tak? No nie jesteś w stanie temu gdzieś zapobiec czy przewidzieć tego, no bo to jest sytuacja czysto meczowa, tak? Potem niefortunnie nastąpiłem na bandę reklamową, tak? I znowu naderwanie więzadła w kostce i kolejne tam kilka tygodni aut. Także mówię, no było takie... I to w zasadzie pierwszy sezon taki, gdzie jakakolwiek kontuzja poważniejsza mi się przytrafiła. Mam nadzieję, że jeden jedyny taki będzie i od przyszłego roku, jeżeli oczywiście rozgrywki wystartują, będę z powrotem na najwyższych obrotach i te kontuzje będą mi omijały. Mateusz, tego ci życzę i do szybkiego zobaczenia w Polsce lub na parkietach koszykarskich. Okej, dziękuję bardzo i wszystkim życzę przede wszystkim zdrowia, bo to obecnie jest najważniejsze i dbajmy o siebie, dbajmy o nasze zdrowie. Tak wygląda sytuacja w obwodzie leningradzkim. Teraz sprawdzimy, co słychać w Warszawie. Światowo nam się zrobiło przez moment, sami muszą Państwo przyznać. Udało nam się połączyć już z Jakubem Wojczyńskim z Przeglądu Sportowego. Halo Jakub. Halo, halo, witam Państwa. Halo Warszawa, chciałoby się powiedzieć. Kuba, na początek chciałem poruszyć z Tobą ten temat, taki dosyć kontrowersyjny. Szybka decyzja Polskiej Ligi Koszykówki o zakończeniu sezonu. Chwilę później pismo wszystkich klubów PLK o tym, że, jakby to powiedzieć kolokwialnie, nie dadzą rady wywiązać się z kontraktów, które podpisali z zawodnikami. Nie chcesz poznać moje zdanie na ten temat. No ja myślę, że zakończenie ligi w takim terminie z perspektywy czasu okazało się słuszną decyzją, bo przeciąganie tego w czasie prowadziłoby tylko do jeszcze większych szkód czerpków. Nie jesteśmy taką ligą, która na stole ma miliony złotych do zarobienia na prawach telewizyjnych i tak dalej, więc lepiej było szybko uciąć temat i jak widać teraz inne ligi w kraju postąpiły podobnie, mam na myśli piłkę ręczną, siatkówkę. No a jeśli chodzi o pismo prezesów, no to moim zdaniem zdecydowanie było to przedwczesny, był to przedwczesny ruch. Ja rozumiem, że jest trudna sytuacja i kluby mają problemy finansowe albo też będą miały problemy finansowe, ale jednak takie wspólne stanowisko po pierwsze powoduje złe wrażenie, jakoby już na wstępie ktoś się chciał tak ustawić, że jako ten, który dyktuje warunki. Po drugie, nie można też równać wszystkich klubów jedną miarą, jedną linijką, twierdzić, że wszyscy mają taką samą sytuację. No bo wiadomo zakulisowo, że nie wszyscy mają taką samą sytuację, nie wszyscy chcą tak samo podchodzić do tej sprawy. No i po trzecie, no też był to taki ruch, okej, okay, no oświadczenie oświadczeniem, ale to pod względem prawnym nie ma żadnego znaczenia, więc moim zdaniem to nie był dobry pomysł. Sporo się też mówi właśnie o tych rozliczeniach. Dzisiaj ukazał się wywiad z Kamilem Łączyńskim, który mówi, że nie było nawet żadnej próby na linii klub-zawodnik, że kluby jakby samowolnie wypowiadają kontrakty. Nie tak to chyba powinno wyglądać, nie tak przede wszystkim zawodnicy sobie tą sytuację wyobrażali. Bo chodzi mi tutaj przede wszystkim tutaj o ten dialog, którego brakuje. No tak, słowo klucz, dialog. No to nie można prowadzić dialogu w ten sposób, że na wstępie ustawiasz się na pozycji jakby tego z pozycji siły, atakujesz, że proszę Wynocha, nie dostaniesz ani grosza, a teraz możemy rozmawiać. Rozumiem, że stanowisko może być takie, że na przykład nie możemy zapłacić w ogóle. Usiądźmy, podyskutujmy, może 10% da się zapłacić, 20%, 30%. Można się dogadać, w wielu klubach się dogadali, ale takie pismo wysyłane na wstępie, powoływanie się na siłę wyższą i inne rozwiązania prawne, które według wielu prawników nie powinny mieć tutaj zastosowania, no to jednak jest, nie chcę powiedzieć, że niepoważne, ale tak nie jest najlepszym rozwiązaniem, nie jest najlepszym pomysłem. Sporo kontrowersji także było wokół wypowiedzi prezesa Polskiej Ligi Koszykówki Radosława Piesiewicza, który także już na samym początku sytuacji z koronawirusem zapowiedział, że on
rozliczenia na linii klub-zawodnik pozostawia klubom i on jako związek nie chce ingerować w tą sprawę. Mi się wydaje, że to także nie powinno w ten sposób wyglądać, no bo mimo wszystko to Liga jest odpowiedzialna po części za funkcjonowanie tych klubów i koniec końców to Liga dopuszcza zespoły na starcie, daje im licencje, dopuszcza ich do rozgrywek. I koniec końców te rozliczenia dla związku są chyba dosyć istotną sprawą. Ja myślę, że trzeba rozgraniczyć dwie sprawy, bo jedną kwestią jest jakby sama treść porozumienia między klubem a zawodnikiem, czyli jak oni się dogadają. No a inną kwestią jest to, czy to porozumienie zostanie zrealizowane, no bo uważam, że Liga nie powinna ingerować w to, ile procent zostanie wypłacone, czy 100%, czy 50%, czy 2%, bo to jednak klub może porozumieć się z zawodnikiem bezpośrednio. Jeżeli zawodnik przystanie na to, że nie zostanie ani grosza, no to przecież widzę nic do tego. No ale potem, jeżeli będzie weryfikacja, to jednak należałoby sprawdzić, czy to faktycznie zostało zrealizowane. Z drugiej strony też rozumiem, że jest taka sytuacja trudna, no i jednak trzeba wziąć pod uwagę, że wiele klubów będzie miało problemy finansowe i jednak związek powinien, no nie chcę powiedzieć, że poważliwie podchodzić w trakcie tej procesu licencyjnego, tego procesu, ale jednak mieć to też z tyłu głowy, że jeżeli w sytuacji no, po epidemii, zakładając, że sezon będzie miał ruszyć w miarę normalnie, jeżeli chodzi o terminy, no to może się okazać, że wiele klubów ma problemy i żeby się potem nie okazało, że po takim jakby mocnym, twardym sprawdzaniu dokumentów zostaną nam trzy kluby w lidze, no bo to jednak też nie o to chodzi. Trzeba gdzieś to umieć wypośrodkować. Nie mówię, żeby zezwalać na to, że ktoś bezczelnie, bo też takie sytuacje są, próbuje zawodnika oszukać, ale jednak mieć gdzieś tutaj trochę rozumu w tej sytuacji. A nie brakuje, przepraszam, nie brakuje ci też w tej decyzyjności Polskiej Ligi Koszykówki i Polskiego Związku Koszykówki takiej konsekwencji? No bo tak, sezon kończy się przedwcześnie, medale są rozdane, prezes decyduje o tym, że mistrzem jest Stelmet. Dużo kontrowersji było wokół drużyny Polskiego Cukru Toruń. Z drugiej strony na zapleczu Energa Basket Ligi mamy mistrza, który tak na dobrą sprawę nie został w żaden sposób nagrodzony, bo także nie ma tutaj awansów do Energa Basket Ligi z pierwszej ligi. No, moim zdaniem awanse i spadki w tej sytuacji to byłyby, obojętnie jaka to jest liga, byłyby jednak trochę niesprawiedliwe, no bo to jednak jest przeniesienie zespołu do innej klasy rozgrywkowej po rozegraniu części spotkań. No, to jest jednak coś innego niż to mistrzostwo dla Stelmetu, które można nazwać, ktoś nazwie papierowym mistrzostwem, ktoś nazwie no, niepełnym mistrzostwem, no, ale to jednak jest tylko jakiś tam symbol. No, to jest, nie wiem nawet, czy oni dostaną puchar, czy dostaną premię, no, ale to jest tylko nazwa. A jednak no, przeniesienie zespołu z pierwszej ligi do ekstraklasy, bo po 20 już tam kolejkach był pierwszy, no, to jednak byłoby jednak bardziej kontrowersyjne. Inna kwestia jest taka, że nie jesteśmy pewni, które w ogóle zespoły z pierwszej ligi chciały grać w tej ekstraklasie. Wiadomo, że teraz ten lider, Górnik Wałbrzych, mógłby powiedzieć, że został oszukany, no, ale to też może być taka poza, że aha, skoro nie wzięli nas do ekstraklasy, to będziemy teraz udawać oszukanych, więc tutaj no nie widzę takiego, jakby takiej kwestii braku konsekwencji. No, można też na przykład zaproponować tym zespołom z niższych lig, które były na czele, jakieś dzikie karty czy zaproszenia, ale to też no, trudne jest, bo przecież nie jest pewne, że ten zespół utrzymałby się na czele do końca. No, to też to byłoby niesprawiedliwe w stosunku na przykład do zespołu, który był drugi, trzeci. Kuba, na koniec takie pytanie zawodowe, które mnie prywatnie bardzo interesuje. Jak redakcja Przeglądu Sportowego funkcjonuje na chwilę obecną, kiedy tych rozgrywek sportowych jest jak na lekarstwo, albo ich nie ma praktycznie w ogóle? No, myślę, że jeżeli chodzi o tematy, to nie brakuje tych tematów, bo nawet ta dyskusja pokazuje, że jest o czym rozmawiać i pisać. Bardziej pod względem technicznym. Trzeba było bardziej się przestawić, bo z biegiem czasu coraz więcej osób zostało wyniesione w cudzysłowie z redakcji i mogą pracować w domu. Nawet ci, którzy, nie tylko ci, co piszą, bo wiadomo, że tekst to można napisać gdziekolwiek, ale też sprawy techniczne, więc teraz
o ile się orientuję, ale też tak dokładnie, szczerze mówiąc, tak dokładnie tego nie śledziłem, ile tam osób teraz może wchodzić do redakcji, ale tam jakieś pojedyncze osoby do redakcji przychodzą właśnie związane ze sprawami graficznymi, no, ale tematów do pisania, do publikowania raczej nie brakuje. W ostatnim czasie ja to co prawda nawet skorzystałem z kilku dni urlopu w tym okresie, bo ciężko jednak pogodzić pracę dwóch osób dorosłych i dziecko w wieku szkolnym, co pewnie wielu rodziców oglądających ten niezwykle ciekawy program doświadcza na co dzień. Jakub, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i mam nadzieję do szybkiego zobaczenia w halach koszykarskich Energa Basket Ligi. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, to wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy w serwisie sportowym w czasach pandemii. Zapraszam oczywiście do oglądania sportowego archiwum telewizji ProArt. Do zobaczenia w poniedziałek.